Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadułar. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, Tycy Rozszerzona. Tutaj z tej strony Man from the Moon, czyli Człowiek z Księżyca. W poprzednim odcinku zrobiliśmy dość długą misję Tajemnicę Loku Muino oraz pokonaliśmy pewnego czarnoksiężnika, dzięki czemu zdobyliśmy bardzo fajny miecz Wranów. W tym odcinku bardzo mi się chce zdobyć bodajże zbroję Wranów. Albo Inkst, już nie pamiętam, jak to dokładnie szło. I rozładuje się w kanałach. Ja wcześniej jakoś nie wiedziałem za bardzo, jak się do tych kanałów dostać. Myślałem, że tylko to jest jedyne wyjście i tam drugie jest w jakiejś tam misji z Loch Muin. Znaczy w przypadku ścieżki Rosha, a tymczasem tu jest wejście do kanałów z tej strony. Więc spróbujemy tu się do tych kanałów dorwać. Przeczeszemy je i przy odrobinie szczęścia znajdziemy zbroję Wranów. Tu chyba nadka czerby się znajdowały, z tego co pamiętam. Także ten. Zaczynamy jazdę. One jakieś specjalnie wielkie ponoć nie są. Więc... Rozpalimy sobie Queena. Coś, co by nam dało wam ostrzejszy miecz. Chyba będzie to schemat zbroja. Jest to to. To właśnie tutaj. Zbroja Inkst, miecz, runa i rzeka tajemnic. Będzie prawdopodobnie tutaj w tej chwili zadanie zakończone. Schemat zbroja z Is. No i ekstra. I o to chodziło. Dobra, więc teraz wchodzimy do naszego tego. I tak, mamy zbroję Inst, jest bardzo mocna i daje naprawdę sporo, więc my sobie ją teraz zamienimy, aczkolwiek ma deczko niższą. Czekaj, Gucci Geralta, to będzie trochę mniej, będziemy mogli chyba unieść, tak, i to dużo mniej. Przede wszystkim tak, teraz wchodzimy do schematów i zbroja z Inst, patrzcie jakie to są motywy. Sukno. Skóry trolla nie mamy. Szponów Kera też nie mamy. Trzeba będzie coś kupić. A to jest nawet niezła zbroja Wranów, z kolei to już w ogóle nieźle. Czego nam brakuje do zbroi Wranów? Patrzcie, mamy generalnie wszystko, tylko brakuje ćwiekowanej skóry jednej i mamy zbroję Wranów. No jesteśmy koło pana z Banart. Jestem Geralt. Brasa z Banart. Pamiętam cię, Stanet. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfiej Ziemi. Owszem, ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o elfich ruinach. Przeciwnie. Elfie ruiny to ciekawy temat. Naprawdę tak uważasz? Cóż, dzieła elfów nie są w połowie tak interesujące jak gnomie. Jednak nawet zrujnowany Loch Muin robi wrażenie. W czasach pierwszej kapituły musiało być tu pięknie. Jak to mówią, przed wojną wszystko było lepsze. Pewnie źródła, które przyprowadził Jeffrey Monk, chodziły z zadartymi głowami i rozdziawionymi buziami. Nie potrafię sobie wyobrazić Hena Gedimdata jako małego chłopca z rozdziawioną buzią. Spotkałeś go?
A, prawda, Natanet. Jego śmierć była wielką stratą. Ogromną. Widzisz, Geralt, starcy zawsze biadolą, że świat zmienia się na gorsze. A, deprecjacja wartości. Małe wypiera wielkie. Właśnie. Ale na Tanet naprawdę skończyła się pewna epoka. Świat wszedł w dorosłość, tracąc dziewictwo w wyniku gwałtu. Co dorosłemu światu po mistrzach magii i legendarnych bohaterach? Nic. W tym rzecz, że nic. Dzisiaj ludzie doskonale radzą sobie bez czarodziejów, wiedźminów i bohaterów. Ale nie wszyscy to rozumieją i nie wszystkim się to podoba. Za bystry jesteś. Narobisz sobie kłopotów. Zmieńmy lepiej temat. Dobra. Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. Dobra, co on tu ma? 40, dużo, dużo lepiej. Dobra, czego mam tu brakuje? Ciekowanej skóry tylko w zasadzie. A sobie ją machniemy. Czy ma jakieś runy? W ranie złocenia pancerza to tak mamy. Sobie potem kupimy. Więc tak, na dzień dobry, to my sobie wykonaj przedmiot i teraz teraz stójcie. Wranów. Brakuje nam ciekowanej skóry. Czy mamy? Jest ciekowana skóra. Jedną zrobimy. Teraz zbroja wranów. I zrobimy zbroję wranów. Czy teraz wchodzimy do naszej... Jeszcze raz. Uważaj na siebie. Wchodzimy teraz do zbroi wranów. Ładujemy sobie zbroję wranów i teraz tak, ulepszenia, wranie wzmocnienie pancerza, jedno, aha, bo pozostałe wyszło na ten, na, to jest ta kruna ognia, czekajcie, jakie on ma miecze, ma 55, 51. No i zadania zakończone od powodzenia, czeka tajemnic. Super. Dorzucimy sobie. Okej, mamy też żywotność 70. Może jeszcze tamten typ będzie jakiś miał fajne wzmocnienie. Tu jeszcze mamy jakieś runy. Runę ognia. Jedną, 58. Skoczyłem takiego jeszcze typa, który sprzedaje runy. A tu przy okazji sobie zlecenie na gargulce, mordobicie i takie typu rzeczy. Tak, za tej dwójpieczęcie. O, tu sobie na nas Triss będzie czekała. Nie, mocnych Lokmuin, o. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stannis? Jest tutaj? Król Stannis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Wspomnienia. Truciciel, tchórz i krętacz. Książę Stannis. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stannis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stannis I. Okej, teraz idziemy dalej. Triss trochę poczeka na nas. Tutaj nigdy nie wiem, dlaczego mi takie jest bardzo małe uderzenia są tym mieczem. Witaj. Przyszedłeś na przedstawienie? Odwołane do odwołania.
Przerzuciliśmy się na rynek usług. No więc jakie usługi świadczysz? Kiedyś byłem niezłym miecznikiem, a przynajmniej zapowiadałem się na takiego. Przyszedł pogrom, zabrał warsztat, ale fach w rękach został. W zasadzie wolę połykać ostrza niż je klepać, ale żona boi się. Pozdrowienia dla żony. Sam ją pozdrów. To Ilona, elfka z brodą. Jak się żyje z brodatą elfką? Normalnie. Nie zabieramy roboty do domu. Dobra, co on tu ma? Zaszczyt obrażenia troszkę więcej. Chyba sobie ta weźmiemy wzmocnienie kolcza. Wzmocnienie kolcze. I mamy żywotność 80. Jest nieźle. Runa Inskt. I mamy 62. I jeszcze jakaś by się runa przydała, ciekawa. Coś by trochę większe obrażenia dawało. Dorzućmy tak dużo kasy i móc sobie wybierać, powiem wam. Runa Księżyca. Podpalenie obrażenia. Może runa ognia jeszcze sobie damy. Ona się do smoka przyda. A czekajcie, cofka. Kiedyś na połyka. Na połyk jest, tak to dziwnie zabrzmiało. Dobra, 65, 51. Więc to jest całkiem nieźle. Gargulce. Odpalamy misję i zaczynamy sobie. Aha, jeszcze na chwilkę biały kruk. W sumie można do pani Cynthii skoczyć na chwilę. No a to w sumie to jest taki dość sympatyczny epizodzik. Witaj. Chciałbym porozmawiać. Oczywiście. Przeżyliśmy ciekawą przygodę, Cynthia. Jakie przygody zbliżają? Dużo bardziej niż ta z Vergen. Dostałaś awans? Jeszcze nie. Ale jego wysokość potrafi docenić poświęcenie. A potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa? Co masz na myśli? Domyślam się, że cesarz nie ma pojęcia o tym, że jego czarodziejka pomogła mutantowi zabić nilfgaardzkiego maga. To była niebezpieczna wyprawa, wymagająca ofiar. To mu w zupełności wystarczy. Masz czas na rozmowę? Czy spieszysz się wykonać kolejne niebezpieczne zadanie? Nawet nilfgaardzki agent musi czasem odpocząć. Wiedziałaś, po co idziemy do pracowni. Nie rozumiem. Od początku chodziło ci o szczepy bakterii, które zabiły wranów. A dokładniej o notatki Dreheny z tych konkretnych badań. To bardzo niebezpieczna wiedza. Podejrzewam, że właśnie dlatego cesarz się nią interesuje. Na północy panuje chaos. Epidemia to ostatnie, czego wam trzeba. A mogłoby do niej dojść, gdyby księga Darheny dostała się w niepowołane ręce. Na szczęście dostała się w jedyne właściwe, cywilizowane i wypielęgnowane dłonie Emyra. Właśnie. Dobra. Znalazłem kilka notatek Darheny. Badał historię wranów, prawda? Między innymi. W swoich zapiskach często wspomina o epidemii. Lok Muin skrywa więcej tajemnic, niż się nam wydaje. Pewnie nigdy ich nie zgłębimy. Jeśli wierzyć Drehenie, epidemia miała coś wspólnego z Ensid. Możliwe, że wranowie zarazili się od elfów. Nie znam się na chorobach wiedźminie. Kto wie, może Darhena miał rację i kres cywilizacji wranów był czarniejszy, niż nam się dotąd wydawało. Zrobiłaś już użytek z artefaktu? Pracuję nad jego udoskonaleniem. Myślę, że kiedyś będzie z niego pożytek. Trudno mi uwierzyć w jakiekolwiek twoje słowo. Przyszedłeś mnie obrażać? Racja. Przepraszam. Czego tak naprawdę chcesz? Byłem ciekaw, jaką Cynthię spotkam tym razem. Szpiega, czarodziejkę, czy może kobietę? A którą chciałeś spotkać? Prawdziwą. Załóżmy, że z nią rozmawiasz. I jak ci się podoba? Załóżmy, że podoba. Komplementy nie są twoją mocną stroną. Powiedziałem ci, dlaczego tu przyszedłem. Teraz ty powiedz, po co mnie zaprosiłaś? Byłam ciekawa, jakiego Geralta spotkam tym razem. I jak? A przytul. Thank you.
Mistrele śpiewają prawdę o temperamencie kobiet z południa i ich pomysłowości. Lubię innowacje. Zauważyłem. Bywaj. We fajle. Pamiętam cię, Stanet. Powiem wam, że generalnie najbardziej zabawne, znaczy tak mi się przypomniało, że w ścieżce z Roszem mamy okazję się przespać z Wes i zdaje mi się, że akurat scena, że tak powiem, miłosna z Wes jest taka najbardziej namiętna, gdzie widać troszkę, że jakiegoś takiego odrobinę, może nie tyle zaangażowania, co takich, nie wiem, emocji, tak bardziej to czuć. Tak, stoją chłopaki, więc będzie trzeba się nimi zająć. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gaduła. Najpierw tego maga od razu zabić. Się nie pierdzielić. Trzeba go od razu skasować. Aha, jeszcze tamten sobie siedzi. Jedno co on czeka. Chyba na oklaski. Chyba na oklaski. No i znowu się lejemy. No to jakoś szybciej idzie. Kurde, zabiją nas zaraz. Znowu. Jesus Christ. Czy tak nie ma tak krew falki mimo wszystko? I znowu nas tak zabili, że ledwo żyjemy. Kurde, jak ja tego nie cierpię. Ach, czort na diable z tym wszystkim. Coś tu jest, znowu ten gnom zabije. Czemu tak to robię, że... No, trochę poczekam. Wiatr jest szybki. Dobra, typuś leży. Kolejna zagadka przed nami. Podchodzimy sobie do... Gdzie ten stół? Tutaj. Błyszczące ryby umierają we frysku, urażone ogniem przez grom. Znaczy, więc tak. Zwierzęta, czas, śmierć, niebo. Zwierzęta, czas, śmierć, niebo. Zwierzęta. Czas,
śmierć. Niebo. Dobrze, udało się za pierwszym razem. No to idziemy dalej. Kolejne miejsce to jest te, gdzieśmy kiedyś już byli. W sumie jest całkiem blisko stąd. Można tędy się przejść. Queen odpalamy i jedziemy. Krótki był ten olej. Dziady. O, następny jeszcze. Dzień sarny, księżyc zawodzi cicho, to że to już jesień. I tak, zwierzę, niebo, śmierć, czas. Zwierzę, niebo, śmierć. Czas. Udało się za pierwszym razem. I mamy zaszyfrowany manuskrypt przy okazji. Kolejne zlecenie. Okej, to tutaj. Jest tak, brunatny olej. Krew falki. I on przeciwbiorą. Jedziemy z koksem. Dobra. Macie pojęcie, jak mi brakuje osełki do miecza. Strasznie mi brakuje. Aż za nią tęsknię, że nie mogę jej w ogóle nic zdobyć. Wręcz mnie szlak trafia. Zapisałem sobie stan gry. Medalion. Na ciemnym niebie pięknym los sokoła, szybszy i szybszy, czyli tak. Albo niebo, śmierć, zwierzę czas. Tak, spróbujemy. Niebo. Śmierć. Zwierzę. Czas. Dobrze, udało się. Trzymasz miecz Aramila, który sprzeciwił się władzy króla. Pan dzikiego go... Co my tu mamy? Adam Date? To srebrny.
jezdeczko lepsze, gdyby go tak użyć. Spróbujemy, tylko my nie mamy żadnych ulepszaczy. Musielibyśmy jakąś runę dokupić, żeby z niej skorzystać. Krótko, ale spróbujemy. Nie zabić, a jego widma powstałe z jego rozkazu na podobieństwo żywych ścigają mnie w przestrzeniach między światami od setek lat. Dotarłem do Lok Muin. Jestem zmęczony, ale wiem, że nie zdążę odpocząć. Jeźdźcy gonu są tuż, tuż. Na plecach czuję ich trupi oddech. Tak. Plus. O, i mamy trzy runy. Mieczek nasz, srebrny. Mam tak, 50 i teraz jedna, druga, trzecia. I mamy 61. No i ekstra. Dobra, zapisujemy sobie stan gry. I idziemy naszego pana z Banart. Pozbyłem się gorgulców. Doskonale. Wreszcie będzie można zbadać niedostępne dzielnice. Oto twoja nagroda. Okej. To mamy zrobione i teraz manuskrypt. Znalazłem manuskrypt. Bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz, jak zdjąć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Feromony królowej Endriak, krew Nekkera wojownika i mózg Kaczerba. Jajo harpi można zastąpić językiem zgnilca. Dzięki. Wrócę, jak zdobędę składniki. Teraz pytaj, czy my to mamy? Mam składniki, o których mówiłeś. Dobra, mamy. Niewiarygodne. Dawaj. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Zrobione. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcję. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza, Kerme. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Bywaj. Zobaczymy, co teraz z tym. I kolejne zadanie zakończone sukcesem, zaszyfrowany manuskrypt. Wejdziemy teraz ten skerm. 50-58, a tu mamy... Co jest śmieszne, bo musielibyśmy mieć... Czekaj, 6 i 7 run. W teorii można by mieć mocniejsze, ale patrzcie, ile bajerów ma ten miecz w ranu, więc nie ma za bardzo się to co bawić. Ale można po prostu go zrobić, żeby ten, że tak to powiem, zakończyć ten cały cykl. Bowiem to chyba wchodzi w ramach misji. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nam brakuje. Nie mamy jeszcze rudy żelaza, wywaliliśmy je wszystkie. Brakuje nam 10 rud żelaza. Dobra, uda nam się zdobyć brakujące rudy żelaza po prostu w tym okręgu tutaj. A więc robimy sobie miecz po prostu, żeby dokończyć to całe zadanie. Tak, to jest nam niepotrzebne, ale zrobimy go i mamy z głowy przynajmniej to całe zadanie. No jest zrobione. Jest całkiem niezły. Dupy nie urywa. Aczkolwiek można będzie go jakoś sprzedać przynajmniej. I sprzedamy go mu znowu, bo nam i tak jest niepotrzebny. Pohandlujmy. Sprzedamy Gwynblade. Nie, Gwavelade. To jest srebrny. I tak nasz jest lepszy dużo chyba. Tak, to dużo. Więc możemy go zawsze sprzedać. Do niczego nam nie będzie potrzebny. A więc na początek idziemy do... Tutaj mamy... Nie ma mocnych Lok Muin. Czyli idziemy do mocarnego Numy, który się dodaje bliziutko. Odmieniec! Tfu! Zgubiłeś tu, co? Ty jesteś mocarny Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego Numę. Wykładaj forsę i dawaj łapsko. On tu chyba będzie okłamywał, jeśli się nie mylę. Zawsze byłem ciekawski.
Tak, ewidentnie on tu okłamuje. To są czary, tak się nie da. Tak cieniutko jak na człowieka. Mówią, że wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś co najwyżej z klaunami po dupach się kopać. Skalen Burdon mówił, że jesteś oszustem. I uwierzyłeś jakiemuś śmierdzącemu kurduplowi? Tobie nie wierzę. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chętosz się. Sam jesteś napakowany eliksirami jak gówno muchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy, Numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, także ci dupą wyjdzie. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać żadnych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady. I pokonaj siłowaniu na rękę mocarnego numeru. No to czas, spróbujemy. Skupiłeś tu co? Chyba typ ma sklerozę. Chciałem zarobić parę orenów. Z mocarnym numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierdalam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Dajesz. I 200. Zawsze byłem ciekawski. Czemu? Co tu wyjdzie? Ta, ten jest easy. Aż za bardzo easy. Ty, to 400 wygrałem. Na cycki melitele. Nikt mnie jeszcze nie pochował. Panie 200. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. No dobra, czyli mamy ten etap zadania zrobiony. Teraz nam pozostało iść do innego miejsca, w którym z kolei zrobimy sobie zadanie na siłowanie się. I zadanie zakończone powodzeniem, ja mocnych. To gdzie ten typ, który wtedy się na nas obraził, bodajże chyba Vergen, żeśmy go pokonali. Tutaj tędy. Znam te Lokmu na pamięć praktycznie. Pozostanie tylko teraz. A sobie w ogóle zapiszemy stan gry. Pozostanie tylko w ogóle teraz z tym kolesiem się. O, ten właśnie koleś. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. To znowu ty. Silgrad nie zapomina, zniewak. Czego chcesz? Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! Koleś jest może bardzo honorowy, jest niesamowicie irytujący. Wkurwia mnie strasznie tym swoim gadaniem. No i po zabawie. Precz stąd! Upokorzyłeś mnie! Śmieszny koleś. No i kolejne zadanie. Rachunki do wyrównania wykonane. Co nam zostało tak na marginesie? Wszystko to już jest porobione. Tak, zostało nam teraz już tylko... W imię wyższych racji, znaczy to zostało nam tylko zjazd czarodziejów i zabójcy królów. Więc pozostaje nam tylko teraz iść do i robić ostatni odcinek. Znaczy przedostatni odcinek o loży z czarodziejów i potem o walce z Leto i to będzie koniec całego cyklu. W zasadzie miałem to wcześniej w planach robić ten tą misję z nie wiem, mocno, żeby jakoś to wszystko się wplotło w jedno. Dobra, to w sumie tyle i pozostają nam dwa zadania główne. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Grał dla was człowiek z Księżyca, czyli Man from the Moon. Hej!